Jako ostatnie 20 finalistów swój talent zaprezentują Ania, dwie Leny, dwie Weroniki, Kasia, Hania i najmłodsza Paulinka. Nie wiem, w jakim są wieku, mogę to tylko oceniać. Przyjechały z gminy Ozimek w Opolskim. Ale ja już grupa, grupa działa pod pieczą Stowarzyszenia Akces, które powstało z myślą o uzdolnionych dzieciach i młodzieży. Ta grupa to grupa Akces. Jest laureatem wielu konkursów i posiada w swoim dorobku amatorską płytę Folk Love. Ale jak my mam w pełni profesjonalna, wisi w powietrzu, kiedy wygrają M1 Talent Show. Zróbcie hałas! Grupa! Dziewczyny, ja bardzo dziękuję wszystkim opiekunom i rodzicom. To jest największy skarb, mieć kogoś, kto wierzy w dzieciaka i pchać go i dawać mu możliwości. Dziewczyny, jesteście przezdolne, cudowne, prawdziwe,
dziążki. Gratuluję serdecznie. Super, że podtrzymujecie naszą kulturę. To jest cudowne. Oby więcej. Na jak największą skalę. Macie tak cudowne uśmiech od ucha do ucha, to się tak fantastycznie udziela. Nie macie w ogóle kompleksów na scenie, walicie prosto w oczy. To jest naprawdę, tutaj starsi mają z tym problem, żeby śpiewać prosto do kogoś na widowni. Nas tego uczą w Akademii Teatralnej, żeby tak, no ale no, miej kontakt z widownią, a wy wchodzicie, bach, macie to. To jest naprawdę dużo. A to, o czym zostało tu powiedziane, o tym wsparciu i tak dalej, wierzę najbliższych w to, że macie talent, bo macie to swoją drogą, ale chodzi mi o to, że naprawdę to jest wielka wartość. I to i dla was, i dla nich. Więc wydaje mi się, że warto, żeby... I dla nas. Dla nas, widzów. Więc trzeba to pielęgnować i przekazywać dalej. Gratuluję. Wszystkim, z przodu, z tyłu, z boku. Wszystkim. Zespół Akces! Wielkie dzięki za ciebie.